Dobry, to znowu ja. O, widzę, zasypali dziurko. Dzisiaj latamy na szczęście na Glową. A nie, będzie takich faili jak ostatnio. Pogoda też w miarę dopisała. O kurwa, wyburzyli ten budyneczek pana Schindlera. No, to będzie kolejny blok. Najebiście. Tu już w ogóle słońca nie ma. Pierwsze zamówienie Berlin Doner Kebab z galerii Kazimierzowskiej. I lecimy do pana Daniła. Albo pani, nie wiem. Cała trasa 3 km. No jeszcze zapłacić trzeba. Dobry, 384 Glovo. Dobrze, jest gotówka. Jest, jest, no. Dziękuję bardzo, do widzenia. Wawrinca 21. Chyba dobrze, że nie 19. Aha, przecież to jest tam po drugiej stronie. Ja pierdzielę. No to ładne, że on kółko zrobił. No to pewnie nie ma przejazdu. Nie wierzę. 21 to jest tamten. Ten ala hotel. No, jeszcze mi światło stupcy pewnie. Uda się. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Znowu galeria, tylko tym razem McDonald's. Nie wiem, takie odnoszę wrażenie, jakby, nie wiem, czy już to mówiłem, przy ostatniej zmianie z roweru zwykłego na elektryczny, że ja na tym elektryku to dostaję krótsze zamówienia. Jak miałem ustawiony rower, to mnie rzucało w dalsze trasy, a tu tak znowu kręcę się wokół rynku na tym elektryku. No co dziwne, bo powinno chyba dawać dłuższe. Chociaż z tą jazdą po chodniku to trzeba uważać, bo kolega Stasiu, razem do szkoły chodziliśmy, też jeździ na Glovo. On to raz skuterem, raz rowerem elektrycznym. Zatrzymała go policja, bo przejechał chodnikiem jakiś tam odcinek z racji tego, że lał deszcz i były chujowe warunki pogodowe, więc skoczył na chodnik dla swojego bezpieczeństwa. No i pech chciał, że trafił na policję, która ustawiła się, żeby właśnie łapać rowerzystów jeżdżących po chodniku. No i chcieli mu wlepić mandat. No i chłopak nie przyjął, no i zobaczymy, jak się sprawa rozwinie, będziemy śledzić na TikToku. Dobry, M1. M1 Glovo. Tak, dziękuję, potwierdzone. Dziękuję. Aleja pokoju 1A. Czyli do studenciaków. Znowu kolka w plecaku. Ale droga prosta, to nie powinno się nic podziać. Kurwa, jak tak jadę i słyszę szelest tych papierowych torb w plecaku, że się przesuwają, to gęsiej skórki dostaję.
ile patrzyłem dzisiaj, mam już 860 subskrypcji. Dopiero niedawno co pisałem i byłem w szoku, dziękowałem, że mam ich 400. No, dorośnie to, jak dla mnie, mega szybko. Dzięki wam wielkie. Dziękowałem, także dzięki wam wielkie, bo mnie wybili z rytmu ci dwaj. Jest tamten budynek, pomarańczową górą. Nad tym szklanem. Coś się joro. A to ponoć w Warszawie się Tesla zjarała. To aż w Krakowie czuć. Do pani zamówienia? Tak, a na jakie imię? Okej. Okay. Jeszcze drugi momencik. Moment. Dziękuję. Do widzenia. Zamiast wydać to kurwa, żarcie. Zimno jak chuj, babeczka się przepie, zimno. Chyba na jakie imię? Do pani to? Ty, jakieś dłuższe zamówienie. Na 4,5 km. Ze Starowiślnej. Kebaber. No. Spoczko. O, jedzie z balonami na urodziny. Ale nie odleciał na tej hulajnodze. Możesz odebrać. No dobra, no to jadę. Muszę dojechać, spokojnie. Po tej stronie czy po tamtej? No po tej musi być. Jak po tamtej? Wszystko jest po tej stronie. Fajnie tu na Starowiście się nazywa serwis telefonów. Spadł mi. No. Zaparkowałem na wejściu i... Dobre, 240 globo. Jeszcze wleciałem z mordą, a tu ludzie po prawej stronie nie widziałem. No i dobra, nullo. To co tygryski lubią najbardziej. Trzeba będzie od gościa 4 dyszki wziąć, stówką będzie płacił. Fachowy bagażniczek, nie powiem. Przynajmniej nie musi na plecach dźwigać. Nie ma czegoś takiego, jak jesteś tu. Tam była 30. Powinna być 38. Dzisiaj 31. To kurwa nie ma 31, ja coś pod... Ty debilu. 32, a nie 31. Byłem pod 32. To chyba dzień bez... Dzień bez jakiejś lipy to dzień stracony. Dobre, będzie 83 zł. Znaczy 83, 40, co ja gadam. Tak, super, dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo, znasz tego? Dzięki. Poddaję się, odchodzę z tej pracy. Kurwa. 83 zł, ty debilu. Idę sobie w myślach, mówię 83 mieszkanie, 83 zł.
Plac Nowy. Pizzatopia, Plac Nowy. Dobry, 983 i 973, dwa mam. O, dokładnie. Wsadzę i potwierdzę. Potwierdzi pan? Pewnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dzięki. Ja zamiast słuchać, jak mu opowiada o historii, telefonem się bawi. Tam wygląda wylało, się chmury ułożyły. Gdzie jest ta siedemnastka? Tutaj. Dzień dobry. A, żem se pod pazur chciał. Ja, to jest pana. Dzięki. Dwa. Dzięki. Pierdolony rzep. L4 ci jeszcze powie. Knajpa Ferment? Cóż to jest? Jest tutaj. Wino, whisky. Będzie winko. Dobra, ja mam Globo 412. Paragon. Mhm. To są dwie butelki wina, więc jest proszę. Dobra, potwierdziłem. Dobra. Dziękuję. Do widzenia. To jest to na drugą stronę. Szybka dostawa. Bo nie wiem, czy tak szybko znajdę mieszkanie, ale 17 wiem, gdzie jest. Jakie tam były ceny tych win? 300, 350, 390. Chyba za 450 jedno widziałem. Chuj wie, jak to pić takie wino. Taki pieniądz to jedna lampka do kolacji raz na dwa tygodnie. Ale to znowu jak to otworzysz, tak? To ty nie wypić tego. Hi. Dzień dobry, hej. Thank you. Thank you. Thanks. Goodbye. Chmuro się, ale deszczu z tego chyba nie będzie. Coś jest spawie, zobaczymy,
co? Bo jak w środku w galerii, to dziękuję bardzo. KFC poziom 1. Przepisz zamówienie. Sprzedam mieszkanie 79 metrów kwadratowych przy pokoju. To mieszkanie fajne, tylko że jak to tak mieszkać bez ogródka? Gdzie ja bym se łopatował? Tu między tym żywopłotem mnie zjedli. Podejrzewam, że takie mieszkanko to ponad bańkę. Galeria Krakowska Pawia znowu. Pojebało ich. Co? Burger King. Wejście z przodu. Co znaczy kurwa wejście z przodu? Dzwonimy. Nie odbierają. No to trudno. No niestety nie mogę się dodzwonić do punktu. Nie wiem, gdzie jest wejście z przodu. Więc teraz to już nieważne. Wracam na rynek. Teraz znowu będę miał maila od Bartosza z Abelstara w imieniu Glovo, że mój współczynnik przepisywalności jest zbyt wysoki. Szlak. No i wracamy. Ja byłem tam przed chwilą. Customer. 15 minut. Mają na zrobienie zamówienia. Coś się pozmieniało. Zawsze było 12. No i dobra. Lepsze to niż taksi dzielowe pod galerą. Możemy jakieś gruzińskie dzieci grzebały coś przy nim. 503. Proszę. Że co to? No, proszę wezwać pomoc. No kurwa jaja, co ktoś robi? Dwa batony Pawełki. Coś powie jeszcze, pomoc se wezwij. Dowcipna. No to jest chuj, ale ja mam z tym jechać na 4 km. Nie no, hej. 4,57 kosztowały te batoniki. Ciekawe ile ja za zamówienie dostanę. Ja tam powinno pisać. 12. Czyli 3 razy więcej dostanę za dostawę niż ten towar jest warty. Kurwa, pół roku asfaltu nie zrobili. To jest kurwa, ja dzwonię znowu. Pierdolę. Dobry, fajne zamówienie. Dziękuję. Do widzenia. No i mamy szamaj na Mackiewicza. Stwierdzili, że jak nie chcę po centrum jeździć, bo Pawi nie biorę, to mnie na prądnik wyjebią.
Dobra. Globo 003. Mari Jaremy 3 Parter. Ty, parter to spoko. No jest kawałek stąd, bo na 4 km znowu. Aż sobie przylukam, gdzie to. Gdzie to mnie ciągnie? Na Azory. Za Azory. Koło Ikei. Dzięki. Słyszał to westchnięcie. Ale co, no jedzie 10 na godzinę? Nie mam czasu. Misję w GTA, jak Trevor zapierdalał na krosie za spadającym samolotem. Ciśniemy za nim. Kurwa mać, ucieka mi. Nie, dobra. Dobrze się kurwa bawisz? A baterii to chuja już mam. Dobra, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No i dostałem customerka z Biedronki. Wracamy do centrum. 3,5 km. No to zanim ja tam zajadę, to akurat zamówionko powinno być gotowe. Mam nadzieję, że znowu dwa batoniki. No, przedtem dwójka na piwku. Teraz 8,50. Jeszcze mi powiedzcie, że za te dwa batoniki to zwariuję. Nie, za te wina. Nie no, głupio bym jakbym dostał za te dwa batony. Pomyślałbym, że jestem w ukrytej kamerze. No tak, mogę odebrać zamówienie, zajebiście. Ja mam jeszcze 2 km do was. A nie bardzo mogę butować, bo bateria też już tak jest. Oż, jedna trzecia można powiedzieć. Dzięki. O, dzieje się, piąteczek. Kurwa, taksówkarz prawie wpierdol do jakiegoś koksa dostał. Bo mu zajechał drogę. Ten mu mówi, wpierdol chcesz? No to dawaj. No i pojechali oboje w każdej swoją stronę. No. Na tyle było z pierdolą. To jakiś młody drecik z dziewczyną. Szuka kolegi. Dzisiaj kolega podział, bo łysy wjechał z gaśnicą. Pryska wszystkich. No, taki typowy piąteczek w Krakowie. Kilka dni temu Rutę wsiadł do trójki. Chuj wie gdzie pojechał, nie mogli go znaleźć. Jeszcze godzinę jeżdżę, a się boję co będzie następne. Godzinę jak mi baterii starczy. Będzie problem, bo z tego co Dexter mówił w filmach, to bateria w zimie trzyma połowę krócej niż normalnie. Czyli jak ja moim trybem jazdy mam baterii na 3 godziny, to co ja w zimie 3 zamówienia zrobię i trzeba będzie do domu wracać? No, słabo. Może bym sobie tak odłożył trochę keszu i kupił drugą baterię na zimę. To trzeba by wpadać na chatę ją podmienić.
Biorę. Jeszcze jedno. I drugie. Dziękuję bardzo, do widzenia. No popatrz, zamówienie jest gotowe, można odebrać. Jak nigdy w KFC. Coś musiało się poprawić, jakieś skargi musiały być, bo na Matecznym ostatnio też gość latał jak pojebany z tym zamówieniem. A tak to się ruszali jak muchy w smole. Pizga wiatrem, ja pierdolę. Maski włóż. Powiem wam, że wolę taszczyć tego klocka po tych schodach, niż kurwa czekać tam na tych światłach 20 minut. Dzień dobry, proszę bardzo. Do widzenia. Wzajemnie, dziękuję. Chyba się zbiera na burzę w nocy. Może jebnąć. Proszę bardzo. I'm sorry, baby. Ponoć mogę odebrać już zamówienie. Trzeba będzie zabulić 71 zł. Kurwa, Inspire. Ocie chuj, podleciałby tu, chciałem go zobaczyć z bliższa. Parę dziesiąt tysięcy w powietrzu. Ciekawe, jaki jest operator. Chyba nie, kurwa, policja dronem lata. Netflixa kręcą. To dlatego tyle policji tam jest na wałach, żeby w kadrze nie było meneli zataczających się i pijących browary czy jakieś inne jabłoki patykiem pisane. Okej. Okay. Dzień dobry. Bardzo. Dziękuję również, do widzenia. Dobra, wbijam pauzę. Zarobione 135 zł z tym napiwkiem do rączki dyszkę, co dostałem. Podzielone na 3,5 godziny, bo wbiłem już pauzę. No to 38 na godzinę. Dzisiaj. Bardzo fajny wynik. No, do następnego. Siemanko.